przedsiębiorca powinien znać przepisy i państwa przyjmującego, i państwa wysyłającego, czyli tego, w którym ma swoją siedzibę. Przepisy polskie łatwo jest poznać, natomiast jeśli chodzi o przepisy zagraniczne, to tutaj trzeba zdobyć dostęp do informacji. I jeśli tych przepisów nie można znaleźć na stronie na przykład Komisji Europejskiej albo stronie urzędu instytucji łącznikowej na potrzeby dyrektywy 9671 WE, to należy skierować zapytanie, konkretne zapytanie do tej instytucji łącznikowej w państwie, do którego pracownicy są wysyłani. Jeśli w dalszym ciągu przedsiębiorca nie wie, jak zastosować, jak porównać, dokonać porównania przepisów i wyciągnąć konkluzje, które z nich są korzystniejsze, i ma w dalszym ciągu wątpliwości, to ja myślę, że chyba najlepiej zostawić to do rozstrzygnięcia przez sąd, jeśli pracownik będzie na tyle zdeterminowany, że wystąpi do sądu o wypłatę świadczeń wynikających z korzystniejszego systemu prawnego.